To jest zdecydowanie najlepszy pomysł, najlepsza oferta, jaką można mieć w kierunku zwykłych członków, którzy opłacają składki i tak samo jak ja należę do Platformy. Tutaj nie ma różnicy, czy ktoś jest premierem, ministrem, czy jest zwykłym członkiem z danego koła, w danej gminie, w danym powiecie, tylko ten głos jest tak samo ważny. Uważam, że każdy bierze odpowiedzialność za Platformę, bez względu na to, czy zasiada się w ławach sejmowych, czy też pracuje się na jej rzecz w samorządzie. Dlatego moim zdaniem jesteśmy chyba jedyną partią, która proponuje tego typu formę wyboru bezpośredniego swojego przewodniczącego. Ona jest najlepsza, bo to właśnie każdy ma prawo głosu, każdy ma prawo wskazać tego jedynego lidera, który ma poprowadzić swoją formację na kolejne lata. Jesteśmy świeżo po wyborach parlamentarnych, dlatego zarówno członkowie, jak i wyborcy oczekują od nas, żebyśmy wskazali te obszary, które absolutnie należy poprawić. Gdzie były błędy, trzeba je bardzo prosto definiować, wskazywać te obszary, które należy poprawić i temu służyło to spotkanie. Nie chodziło o to, żeby się spotkać, poklepać się wzajemnie po ramieniu i powiedzieć, jak to jesteśmy świetni, ponieważ utrzymaliśmy pewne zaplecze. Nie. To trzeba wskazać błędy, obszary do poprawy, zrobić analizę i wyciągnąć wnioski, żeby kolejne wybory były dla nas jak najbardziej pozytywne. Trzeba wskazać również osoby, które mają to zrobić, bo tak jak powiedział pan Grzegorz Schetyna, jesteśmy drużyną. Tutaj nie ma zarządzania indywidualnego, wszystko odbywa się w sposób kolegialny, dlatego uważam, że tylko tego typu formacja polityczna, Platforma jako drużyna może być skutecznym antidotum dla PiS. A uważam, że na te ciężkie czasy, w jakich przyszło nam funkcjonować, Grzegorz Schetyna jest alternatywą jedyną. Dlaczego? Jest absolutnie doświadczonym politykiem, jest doświadczonym strategiem i ma tą zaletę, że absolutnie potrafi rozmawiać ze strukturami. To nie jest człowiek, który przyjedzie do gminy, do powiatu i się czuje nieswojo. Byliście państwo w środku, widzieliście jego zachowanie. Absolutnie czuje się na luzie, potrafi definiować problemy i doskonale rozumie problemy danego regionu, gdzie przyjeżdża. Więc moim zdaniem jest to optymalny kandydat. Będę głosował na Grzegorza Schetynę. Ja jestem bacznym obserwatorem i mogę analizować sytuację, jaka miała miejsce w poprzednim tygodniu. Po pierwsze, jest absolutny brak dyscypliny, brak pomysłu na to, w jakim kierunku ma być prowadzony kolejny Sejm. Nie wiadomo, jaki będzie harmonogram obrad na najbliższe posiedzenie. Nie wiadomo, co będziemy robić za 10 minut. Są ogłaszane co chwilę przerwy. A już szczytem hipokryzji i obłudy politycznej jest właśnie procedowanie nad niezwykle istotnymi dla demokratycznego państwa bardzo ważnej ustawy nad wyborem członków Trybunału Konstytucyjnego, bo o spec służbach już nie wspomnę, ponieważ samo państwo byliście świadkami zamachu na te służby i tak jakby posprzątaniu w parę godzin w nocy wszystkich szefów tychże służb. A oczywiście potem nastąpiło powołanie kolejnych, gdzie jednym chyba z szefów służb, chyba kontrwywiadu wojskowego, został radny PiS z Grójca. Także to tyle, jeżeli chodzi o kompetencje.